Cześć, z tej strony Staszek i Amelia. Podsumowujemy grę Star Realms. Więc pierwsze, co mi się rzuca na myśl, jak myślę o tej grze, to to, że jest naprawdę szybka, fajna, dynamiczna, niesamowicie regrywalna, biorąc pod uwagę, że ta gra ma mnóstwo dodatków, ale dopiero teraz, niedawno wyszła wersja polska. Wydana, jest tylko podstawka na razie. Wydana przez Games Factory, tak? Tak wygląda pudełko, zresztą widzieliście je pokazane na samym początku rozgrywki, znaczy tam w wprowadzeniu. Fajne jest to, że można ją bardzo szybko rozłożyć, można ją zabrać ze sobą, gdziekolwiek się chce i naprawdę rozgrywka może trwać naprawdę krótko. No, ta rozgrywka trwała dłużej, no ale ogólnie średnio jest krócej, bo teraz jeszcze gadamy, kombinujemy. Ale nasza poprzednia rozgrywka tuż przed nagraniem trwała 15 minut? Była naprawdę torpedowa, bo Amelia miała małą talię kart, które naprawdę mocno atakowały i cały czas zostałem w dupkę, nie miałem w ogóle posterunków i bardzo szybko zostałem zniszczony. Ale to jest fajne, każda rozgrywka jest inna. Bardzo inna. Nawet jeżeli mamy te same karty, to one mogą kombować z innymi kartami, powodując zupełnie inne efekty. To jest naprawdę fajne w tej grze. Mnie ciekawi twoja opinia, bo nigdy jakoś tak nie rozmawialiśmy jeszcze na ten temat, ponieważ ty nie jesteś wielką fanką karcianek, ale również nie jesteś też wielką fanką statków kosmicznych i naparzania się w kosmosie. Więc... Ja nie wiem, co ty masz za problem ze mną i z kosmosem. Ja lubię kosmos. Ale... Lubię statki kosmiczne. Ale lubisz walki kosmiczne? Ty... A czemu nie? No to dlaczego? Ja naprawdę nie mam nic przeciwko. Tematyka mi pasuje. Dobrze. Może no to mało babskie, że tak ładnie to ujmę, ale mi się podoba. No mi się wydawało, że mówiłaś kiedyś, że nie do końca klimat takich pojedynków kosmicznych ci odpowiada, no bo to... W takiej formie jest okej. Okay. Nie jest to może gra, która mnie porwała na tyle, żebym krzyczała chodź zagramy, bo ja chcę zagrać w Star Realms, ale tak, no możemy pograć. Coś więcej? Jeśli chodzi o klimat? W sumie chyba nie. Podobają mi się obrazki, podobają mi się karty, to wszystko jest estetyczne, ładne. Jeśli chodzi o graficzną stronę, ja naprawdę nie mam nic do zarzucenia. No, graficzna strona tak, no to możemy o niej pogadać, ale naprawdę chyba nie ma co, bo ona jest fajna. Znaczy, nawet jeżeli ktoś nie widzi dobrze kolorów, tak, ma problem z kolorami, no to ma symbole. Tylko to pewnie tak będzie trudne do rozróżnienia, no ale są symbole, ale są cztery frakcje. Ale to, co najważniejsze widać, to... Tak. To... No i kolorystyka karty, tak? Czasami, no można by się doczepić, że te ikonki, te teksty są naprawdę bardzo malutkie. No ale to są karty, weź taki tekst, ale gdzieś trzeba tutaj taki duży. Gdzieś trzeba to umieścić. Jest to czytelne, tak? Ja wiem, że to jest bonus sojuszu, wiem, że to jest bonus złomowania, wiem, że to jest posterunek, bo jest czarny, ma napis. Wiem, jaki jest korzym, jaka jest frakcja, wszystko wiem. Trzeba się do tego po prostu przyzwyczaić. Tak, poziome karty to bazy, tak? Czy posterunki wręcz. Pionowe karty to okręty, które od razu lecą i ten. Bardzo mi się podoba mechanika tego sojuszu. Nie wiem, ja ogólnie nie jestem wielkim karciankowcem, ale... Ja tym bardziej. Ale powiem szczerze, że nie widziałem jeszcze takiej mechaniki użytej w kartach. Jest to moim zdaniem bardzo fajne, czyli można powiedzieć, że ta gra jest prosta, ale nie jest prostacka, tak? Bo ogólnie zasady są bardzo proste. No, budujemy sobie dek kart kosmicznych, atakujemy siebie nawzajem, niszczymy i tyle, tak? Jedna, dwie rozgrywki, ogarnie się ikonki, mniej więcej zdolności kart i naprawdę można grać. Tak, my chyba zaglądaliśmy do instrukcji podczas pierwszej rozgrywki najwięcej, troszeczkę w drugiej, a potem już przestaliśmy zaglądać, bo w sumie instrukcja jest w takiej formie. W formie takiego papierka dwustronnego. Jest jeden papierek tłumaczący rozgrywkę. Tak. Bardzo ładne też pokazanie, jak to wszystko się rozkłada. Też gramy teraz obok siebie, więc trochę inaczej to rozkładaliśmy. Ale oprócz tego jest jeszcze instrukcja dla trybu wieloosobowego, bo jeżeli chcecie grać w większej liczbie graczy, to wystarczy, że kupicie jeszcze raz całe pudełko z grą i macie zestaw na więcej, na graczy czterech, tak? I do tego już tutaj mamy, to jest spis kart, ale zobaczcie, tych trybów jest kilka. Hydra, czterech lub sześciu graczy, wolna amerykanka, myśliwy, imperator, Ride. Ja tego w ogóle jeszcze nie czytałem, ale widzę, że jest dużo różnych trybów, które można by pograć. Może nam się zdarzy kiedyś sprawdzić. Może kiedyś przyjedzie ktoś ze swoją kopią Star Realms i sobie rzeczywiście ją sprawdzimy. Ale my testowaliśmy, jak wszystkie gry, testujemy w dwójkę i sprawdzamy, czy nam się granie w dwójkę podoba i wydaje mi się, że ja się bardzo jaram. Ja w ogóle lubię karcianki i deckbuildery. Widzę, że Amelia też gra ze mną jak trzeba i jak trzeba szybko w coś zagrać, to akurat właśnie Star Realms ląduje na stole. Zarzut? Wykonanie. Mamy jaki zarzut? Ja mam dwa. Wykonanie. Dlaczego zarzut? Może, wykonanie? Dobra, zarzut to jest może trochę za dużo powiedziane, ale to jest karcianka. Zobaczcie, te karty już powoli zaczynają się wycierać. My zagraliśmy kilka razy. Tak, no trzeba je okoszulkować. Ja wiem, że to jest bardzo dużo kart i też nikt nie chciałby grać takimi grubymi kaflami, to jest oczywiste. Ale no, bez koszulek się nie obejdzie, jeśli chcecie pograć i nie chcecie sobie wymieniać gry za chwilę. Tak. A numer dwa? Numer dwa to jest ten system punktacji. Czego? Punktacji? System punktacji.
On naprawdę czasami widzieliście u mnie w pewnym momencie, że miałem problem z wymianą i mogłem się też pomylić w punktach, przemieniając te karty. Niby pomysł fajny. Ale on jest taki za bardzo angażujący. Znaczy, to jest zrobione tak, żeby całe twoje pudełko to były tylko i wyłącznie karty. Więc tak. Jak na kartach pokazać punkty? No to robiąc karty z punktami. Nie robiąc 50 jedyneczek, tak? Tylko robiąc kilku kart. No. Tak, jeśli chodzi o klimat, jak najbardziej tutaj będę bronić, no bo rzeczywiście to wygląda fajnie, to pasuje do całego kształtu gry. Ale kurczę, no wiecie, to jest niepraktyczne. Nie jest praktyczne. My już kombinowaliśmy, ale nie zdążyliśmy przed nagraniem, żeby sobie zrobić jakąś taką linię z punktami, jakiś pionek. Myślę, to by było bardziej praktyczne. Myślę, że najfajniej byłoby zrobić po prostu małą, wiecie co, na jednej karcie wystarczyło zrobić punktację, na przykład ja tu widzę tabelkę, nie wiem, 5 na 10 powiedzmy, 5 pól na 10, czy jakoś to inaczej rozłożyć i do tego gdzieś dać jeszcze znaczniki razy 2, żeby na wypadek, gdyby ktoś chciał, gdyby trzeba było zaznaczać, że mamy to no 50 punktów ponad. Nawet papierowy znacznik, tak? No cokolwiek, tak? Nawet tak, z czegoś takiego jak karta. Mały znacznik albo jakiś po prostu, nawet jeden malutki, kurczę, ten klocek, który jest w grach. Ale rozumiem, że twórcy chcieli iść też po kosztach pewnie i wszystko zrobić na kartach. Nie jest to coś, co przeszkadza, jest to coś, co można obejść, samodzielnie sobie zrobić jakąś planszę na punkty. Choć a poza tym wielu na pewno się spodoba ten system. To jest sporo kart, które zajmują pudełko. To jest 1/3 pudełka, czy 1/4 pojemności kart w tym pudełku, to są karty tych punktów. Więc wydaje mi się, że mógł być jeszcze mniejszy koszt produkcji kart, gdyby zrobić z tego na przykład 2 karty punktów, czy 4, nie wiem. No, w każdym razie to jest jakby aspekt do dyskusji ewentualnie w komentarzach, żebyśmy nie gadali o tym przez stałe podsumowanie. Tak, właśnie chciałam powiedzieć, że tak siedzimy i narzekamy na tę punktację, która jest jaka jest i dajemy sobie radę. Więc o wyglądzie i wykonaniu już powiedzieliśmy, to teraz pytanie, dla kogo jest ta gra i czy jest łatwa w ogarnięciu? Jak już się człowiek przyzwyczai, to ona nie jest jakoś bardzo trudna. Jak już ogarniesz wszystkie te ikonki, już będziesz wiedział, gdzie, na co patrzeć, co się z czym łączy, to nie jest bardzo skomplikowane. Niemniej trzeba trochę się wysilić, trzeba sobie podzielić te akcje i trzeba to policzyć. Mi się wydaje, że jest z nią podobnie jak z Dominionem. Jest to gra naprawdę dla wszystkich, ale nie jest to, mi się wydaje, gra dla młodszych graczy, bo tu trzeba trochę policzyć, trochę pokombinować. To może być zniechęcające. Klimat jak najbardziej spoko, kosmos. Ja lubię kosmiczne klimaty, więc dla mnie to pasuje. Jest dość uniwersalna i nie tylko, to nie jest planszówka, karcianka, która powinna lądować tylko dla ludzi, którzy zaczynają granie, ale również wydaje mi się, że dla wyjadaczy karcianek czy planszówek to jest całkiem fajna pozycja, bo jest lekka, fajna, przystępna i można naprawdę w kilkanaście, czy czasami kilkadziesiąt minut sobie rozegrać jedną czy dwie partie. Ale wiesz co, komuś, kto dopiero zaczyna z planszówkami, szczególnie z karciankami i boi się trochę tego, co tu trzeba wyliczyć, co trzeba rozpatrzyć, w jakiej kolejności, to ja bym tej gry nigdy nie poleciła. Możliwe, że to może być za trudne dla początkujących, ale na tak kolejny, dla średnio zaawansowanych i zaawansowanych. Dla wyjadaczy takich, może skrajnych wyjadaczy, ludzi, którzy grają, nie wiem, konkursach i biorą udział w turniejach. To w ogóle jakiś banał pewnie jest. Magic the Gathering czy coś tam, no to rozumiem, że pewnie to jest nudna gra i nieciekawa. Długość rozkładania, o tym już wspominaliśmy. Rozłożyliśmy, ta gra się rozkłada w 3-5 minut. W zależności od tego, czy trzeba potasować, czy nie. Ale my zawsze pod koniec gry składamy, wszystko tasujemy, dzielimy sobie na kubki gracza jednego, gracza drugiego i teoretycznie to jest tylko wyjęcie z pudełka, rozłożenie kubek, 5 kart, tasujemy, rzucamy monetą, gramy. To jest naprawdę mega, mega szybkie. Komponentów, jak widzicie, nie ma co liczyć, bo to po prostu jest jedno pełne pudełko z kartami. Można w tym pudełku trzymać. Można by trzymać w jakichś koszulkach. 128 kart jest łącznie. Jeśli chodzi o losowość, bo zawsze zastanawiam się, czy gra jest na tyle losowa, że da się przewidzieć, da się jakieś strategie robić. No powiem szczerze, że to zależy. I losowość potrafi tutaj czasami namieszać. No ta poprzednia rozgrywka, którą rozgrywaliśmy przed rozpoczęciem tutaj, to była taka, widziałem 3 czy 4 momenty, w którym Amelia dostała idealne karty pod siebie, bo do tego, nie dość, że z tej samej frakcji, to były chyba właśnie Kult Maszyn, i do tego miałaś tych kart mało na początku, mogła się złomować jeszcze do tego, więc te wszystkie kiepskie odlatują. I od samego początku było łojenie i nawet nie byłem w stanie się na tyle rozbudować, żeby to jakoś zniwelować. Rozumiem, że eksperci w tych sprawach od razu zauważyliby i szybko reagowali, więc tutaj jest pewna szansa, w zależności od tego, co dochodzi, do kontrowania zagrań przeciwnika. Trzeba patrzeć, co on dobiera i czasami mu zabrać kartę. Jak widzimy, że na przykład zbiera czerwone, no to może zbiorę mu tę super czerwoną, bo może być kiepsko, nie? Ale wtedy ja mam czerwoną, a na przykład ja zbieram tylko niebieskie. Więc to jest tutaj dużo strategii, dużo regrywalności, mi się wydaje. Każdy będzie miał inne podejście.
No 128 kart. To jest bardzo dużo. Zobaczcie, ile nam zostało z całego tego stosu. Zazwyczaj tyle zostaje, tak. Ale to też tak. jakie grube są potem jeszcze nasze talie. Jeszcze nigdy nie przebiliśmy się przez całą talię. Mi się wydaje, że nawet... No dobra, do połowy doszliśmy, ale zawsze tych kart tutaj trochę zostaje, a trzeba zauważyć, że naprawdę jest sporo datków. Jeszcze nie w Polsce, ale w wersji angielskiej jest naprawdę ich mnóstwo. Ale jak ktoś zna angielski, to można sobie domieszać tę wersję angielską. Tak. No nie wiem, czy można jeszcze powiedzieć coś o instrukcji, czy jest czytelna, czy nieczytelna. No myśmy zrozumieli, zaglądali raz czy dwa i mniej więcej rozumiemy zasady, ale sami widzieliście, że trafiliśmy na taki przypadek, że nie wiadomo, czy na przykład ten jeden punkt zabłąkany trzeba byłoby doliczyć, mimo że używam zoomowania, bo dla mnie zoomowanie to odrzucam kartę i kompletnie ją neguję i anuluję, tak? Więc to też jest cały czas, zastanawiam się, czy to powinno wyglądać tak, jak zagrałem, czy ten jeden punkt jednak powinien w Amelie wlecieć, więc to też jest aspekt, o którym możemy pogadać w komentarzach, tak? I teraz ale nie pytanie. Jest to coś nie do przejścia. Można sobie jakoś tam wewnętrznie ustalić, że tę część rozgrywamy tak, tak. Można. I już nieważne, czy w instrukcji jest to, czy jak się gdzieś głębiej doszukamy, to znajdziemy informację, jak się powinno grać. Trudno. Ustalamy, gramy i już. Wydaje mi się, że przy takich kombach, jakie wchodzą pod koniec gry, to jeden punkt nie robi większego znaczenia. Nie. Bo czasami kombo potrafi wejść. Mi się udało w jednej rozgrywce zrobić kombo 38, ale widziałem też, że gracze potrafią przekroczyć kombo 100. Więc no to jest możliwe, tylko naprawdę trzeba chyba dobrze w te karty lecieć, dobrze grać i mieć też szczęście, żeby te karty tak dochodziły, żeby takie kombo weszło, bo można nawet i jak się mało ma kart, a tu jest sporo kart, dobierz kartę, cały deck przelecieć, tak? Kurczę, całą to jest karcianka, no jak to w kartach, trzeba mieć trochę szczęścia. Trzeba mieć, jak się nie ma w miłości, to się ma w kartach, tak mówią podobno, dlatego wygrałem, nie? Dobra, moi drodzy, rozumiem, że to wszystko? Mina Amelii oznacza, że chyba to wszystko, więc... Intensywne myślenie, czy coś pominęliśmy? Jeśli pominęliśmy, będziemy oczywiście z Wami o tym dyskutować w komentarzach, więc jak Wam się podobało, możecie zostawić kciuka? Kciuka. Możecie zostawić kciuka w górę. Dziękujemy Wam bardzo za całą naszą rozgrywkę w Star Realms. Gra jest o tyle fajna, że możemy kiedyś jeszcze do niej wrócić, pokazać jeszcze jakąś rozgrywkę. Tak zastanawialiśmy się, czy jak zagraliśmy tę przykładową rozgrywkę w 15 minut, to Jezu, to co zagramy w 15 minut na wstępie jedną, a potem w rozszerzonym drugą? No i oczywiście tak nam nie wyszło. Ale nam nie wyszło. Ale w sumie bardzo dobrze, bo zobaczyliście dłuższą rozgrywkę, większą batalię, a nie szybką anihilację jednego gracza. Więc myślałam, że powiesz szybki numerek. Szybki numerek? Tu masz. Patrz. Szybki numerek poleciał. Dobcip na koniec. Trzymajcie się, dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Wielka piona i do zobaczenia w innych planszówko-karciankach na kanale. Cześć! Cześć!